Dzień dobry Państwu. Wszemi wobec wita kapitan Lisowski. Jesteśmy w, według niektórych, nowej rzeczywistości. Tak naprawdę jesteśmy po wyborach, a moim gościem w ramach cyklu Pogaduchy z Duchem jest nie kto inny jak Mateusz Duch, który sam osobiście przyłożył do tego święta demokracji, jakim są wybory, dużo własnej pracy, bo był wiceprzewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej. Witamy Cię, Mateusz. Witam serdecznie. Jakieś wrażenia z ogromu pracy, jaki Cię tam spotkał? No, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda rzeczywistość ta wyborcza, techniczna, no to polecam pracę w Komisji Wyborczej. No, ja pracowałem na szczeblu okręgowym kiedyś i dwa tygodnie nam to zajęło, bo nie, więcej. Bo najpierw przyjmowanie, rejestrowanie list i tak dalej, to wszystko i weryfikacja tego. Potem weryfikacja i zliczanie jeszcze tych głosów, to wszystko. 2,5 tygodnia mocno wyeksploatowane w życiorysie. No, u nas to zajęło to trochę mniej czasu, ale to wiadomo, tak, w piątek po południu, odbiór dokumentów, przewiezienie do lokalu, lokal przygotować, zabezpieczyć, w sobotę jeszcze go oddać tak, żeby można było w niedzielę, a i w niedzielę od 5 rano na nogach do południa w poniedziałek. Więc to tak wyglądał proces miałeś wyborczy. zakłócenie czasoprzestrzeni. Pracowałeś stąd do jutra. No, tak można powiedzieć, że tak było, no ale to niezły był maraton i naprawdę to daje w kości. No, ludzie naprawdę, którzy pracowali w tych komisjach wyborczych, dużo poświęcili czasu, energii, sił. Bo No, mnie przede najbardziej wszystkim. martwią te osoby z komisji, które są za granicą, że do tej pory jeszcze pewne rzeczy nie zostały od nich odebrane, zaakceptowane i ci ludzie koczują. No, I były potem takie się okaże, że przypadki, w tak. przyszłości nie będzie chętnych do głosowania za granicą. No, Co oczywiście jest oby. osobnym tematem do podjęcia. Czy ci, którzy wyjechali na stałe z Polski, rzeczywiście powinni mieć udział istotny w kwestiach związanych z wyborami w Polsce, bo to jest osobny temat do zastanowienia się na inne spotkanie, bo to za szybko na teraz. Uważam. No, na razie tak. Skupmy się na tych bardziej takich przyziemskich rzeczach. Przyziemnych. A my w Tak, tym momencie przyziemnych. nie skomentujemy w szczegółach tego, co się dzieje, bo chociaż Państwowa Komisja Wyborcza już podała oficjalne dane i jednostkowo wygrał PiS, to jednak licząc całościowy wynik, no PiS nie ma samodzielnej możliwości utworzenia rządu, ale zapewne, jak prezydent zapowiedział wcześniej, tą misję tworzenia rządu powierzy partii, która wygra wybory. Aczkolwiek jest tutaj istotne niedomówienie według mnie w polskiej konstytucji, bo powinno być liderowi, żeby ten, który prowadził i podpisywał się pod hasłami i przewodził, żeby ten sam potem brał na siebie odpowiedzialność za to, co będzie realizował z tego, o czym mówił, prawda? A u nas Dokładnie tak. niestety można wskazać innego winnego. I to mi się akurat nigdy nie podobało. I zobaczymy, jak to będzie. To będzie intensywny miesiąc czasu do momentu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. Potem kolejne 14 dni na po złożeniu oferty i wskazaniu, komu prezydent powierza misję tworzenia gabinetu, żeby ten gabinet stworzyć i uzyskać wotum zaufania dla tego rządu, a to oznacza bezwzględną większość, czyli przy 100-procentowej frekwencji liczba głosów ma być większa niż łączna liczba głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Taki jest tutaj Tak parametr. było. A jeśli to się nie uda, no to takich prób może być maksymalnie 3, a w międzyczasie jeszcze może swoje zrobić parlament, który może wskazać jako parlament osoby do tworzenia rządu oraz jeżeli ma 14 dni uzyska parlamentarne klepnięcie, to zgodnie z konstytucją prezydent ma obowiązek powierzyć tenże rząd tej osobie. W skrócie tak to mniej więcej wygląda, ale my to teraz zostawmy, niech się tam kotłuje do końca, a my zajmijmy się rzeczami, które dzieją się dookoła nas, a bynajmniej wesołe nie są. Poczynając od kwestii bliskowschodnich, czyli wojny Hamasu, czyli nie państwa, a organizacji, która posiada we władaniu ponad 2 miliony Palestyńczyków
na dotychczas takim, a nie innym terytorium zwanym Strefą Gazy z państwem Izrael. A implikacje tego będą daleko idące, bo na koniec wspomnę o tym, o czym powiedziałem w niedzielę podczas swojego live'a, późnego live'a o 22. Ale to zacznijmy najpierw od tego, co tam się dzieje. Spodziewane było, że Izrael zaatakuje, tudzież wkroczy od północy do Strefy Gazy, no już nawet 2 dni temu. Jeszcze się to nie wydarzyło, bo z jednej strony pogoda trochę nie do końca dopisywała Izraelczykom, z drugiej strony no, zaczęły się pojawiać głosy z Amerykanami włącznie, że niech się zastanowią, czy aby na pewno taka forma eskalacji jest właściwa, bo te kwestie humanitarne i tak dalej, i tak dalej, a w międzyczasie kolejne amerykańskie siły, i to potężne, liczone w lotniskowcach i okrętach desantowych oraz co najmniej jedna, jeśli już nie dwie w sumie, ekspedycyjne jednostki piechoty morskiej znajdują się w bezpośrednim morskim sąsiedztwie Izraela, zabezpieczając go przed możliwym włączeniem się państw trzecich w cały ten konflikt. Jak ty no, to mamy. widzisz? No, od 7 października na Bliskim Wschodzie dzieje się i to bardzo dużo. Oczywiście wszyscy się próbują, kto się interesuje tymi sprawami, połapać. Dlaczego, po co akurat w tym momencie atak był niespodziewany. Jak było widać, no, odniósł duży efekt, jak można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o atak Hamasu. Izrael podniósł ogromne straty. To jest jego, no, można powiedzieć, największa wizerunkowa katastrofa od kilkudziesięciu lat, no bo trzeba powiedzieć, że atak Hamasu odbył się w 50. rocznicę wybuchu wojny Jom Kippur. To Z panie... przesunięciem kilku dni. Tak. Tak, no ale to jest, muszę powiedzieć, 50 lat, pół wieku po. I tak samo wydarzenia wpłynęły ogromnie na politykę Izraela, sytuację wewnętrzną, bo też po wojnie Jom Kippur Izrael musiał wyciągnąć odpowiednie wnioski, zmienić swoje działanie. Też zostały poniesione odpowiednie koszty, a przede wszystkim część polityków, osób musiała odejść i poniosła konsekwencje tych wydarzeń. No i niemniej, znaczy, najprawdopodobniej będzie też tak w tym przypadku. Oczywiście Izrael jest teraz w stanie wojny, jak to wszyscy mówią. Sprawy bieżące polityki wewnętrznej, czyli to co trapiło Izrael od bardzo dawna, można powiedzieć od kilku miesięcy, zostało odłożone na bok, ale nie zniknęło. To nadal jest, zostało zawieszone w próżni i państwo, społeczeństwo Izraela jest na wojnie. Próbują odpowiedzieć potężnie przeciwko Hamasowi. I tak trzeba powiedzieć. To jest, można powiedzieć, taka quasi wojna, bo to nie jest wojna pomiędzy dwoma podmiotami państwowymi, tylko pomiędzy państwem a podmiotem, który jest organizacją uznawaną za Co organizację powiedziałem? terrorystyczną. Czyli można powiedzieć, to jest Organizacja taka zaatakowała, a państwo państwo. ogłosiło, że jest w stanie Tak. wojny. Czy to jest, można powiedzieć, coś takiego, jak był atak. Była wojna właśnie Stanów Zjednoczonych początkowo z Al-Kaidą, więc to tego typu. Czy dojdzie do inwazji lądowej na Gazę? No to jest duże pytanie. Izraelczycy oczywiście chcieliby coś takiego przeprowadzić, bardziej rząd oczywiście, ale to wiązałoby się z dużymi kosztami, no bo jak się popatrzy na to miejsce, to nie jest duży obszar, to jest 360 km kwadratowych. Tak. To jest, nie wiem, 3/4 powierzchni Warszawy, stolicy Polski, bardzo gęsto zaludniony obszar. 2 miliony ludności, nawet i ponad 2 miliony ludności tam żyje, więc to jest tak naprawdę ogromne getto, które tam zostało stworzone. No i co? Izrael opuścił tamto miejsce w 2005 roku, jeżeli dobrze pamiętam, a od 2007 roku Hamas zaczął tam się panoszyć, zdobywać wpływy. I po 18 latach mamy taki stan jak dzisiaj, tak? Czyli po prostu Izraelczycy szykują się do frontalnej, potężnej odpowiedzi. Czy zrównają Strefę Gazy z ziemią całkowicie, wejdą do tych zgliszczy, ruin, zajmą te ruiny? Nie wiadomo. Oczywiście konsekwencje dla armii izraelskiej byłyby też duże, no bo walka w takim terenie, no to nie jest nic miłego dla żołnierzy, bo to jest, no, wystarczy spojrzeć w przeszłość, jak wyglądały walki miejskie, jakie to były koszty dla siły
która naciera, czyli dla armii atakującej. Oczywiście obrońcy będą walczyć, bojownicy Hamasu no to będą walczyć do upadłego, bo nie mają nic do stracenia, więc tak naprawdę tam może być naprawdę bardzo krwawe pole walki dla sił Izraela. No i też oczywiście ten ciężki sprzęt w takich ruinach, mówię o po prostu o wojskach pancernych, zmechanizowanych, no nie będzie sobie fajnie tam działał, no bo w mieście jest bardzo ciężko dla tego typu Ale, jednostek. trochę było śmichów, chichów. Ja muszę teraz coś konkretnego przypomnieć. Pamiętacie te daszki, słynne grille na rosyjskich No, czołgach i tym są. podobnych? Okazuje się, że Izrael tego typu rzeczy też stosuje, tylko w sposób dokładnie przemyślany, ponieważ zastosowali to jako uzupełnienie na sprzęcie przeznaczonym do walk w terenie zurbanizowanym, aby z góry nie zrzucano granatów, butelek z płynem zapalającym i tak dalej. A ponadto pamiętajmy, że dowódcy czołgów izraelskich bardzo lubią, cenią sobie wychylanie się z włazu swoich czołgów, żeby lepiej obserwować, co się dzieje. Co jest oczywiście usprawiedliwione, zwłaszcza w terenach miejskich. I te daszki w związku z tym takie śmieszne nie są, tylko jest jedna istotna różnica w tych daszkach na czołgach izraelskich, na Merkawach, a na rosyjskich, te grille i klatki. Otóż system aktywnej obrony pojazdu ASOP Trophy determinuje, jak mają te daszki być, w jaki sposób zamontowane, tak aby osłaniały one martwą strefę od góry, której to Trophy w tym momencie nie osłania swoim działaniem. I Rosjanie zrobili coś podobnego, ale tutaj słowo prawie robi wielką różnicę. No, Więc zazwyczaj tak jest. tak, więc wprowadzają tam w pobliże gotowe do działania czołgi i sprzęt dostosowany do walk w terenach miejskich, co jest ważne. Dwa, cały czas bombardują. I wezwali ludność do ewakuacji na południe, do poniżej linii, którą nakreślili. I te walki, no nikt się nie będzie tutaj zastanawiał. Będzie ogień Ja prowadzony z budynku cywilnego, to będą to ten nazwał budynek rzezią. rozwalać. To będzie rzeź, jeżeli To tam będą będzie na rozwalać. bezpośredniej Jeżeli walki. Hamas będzie tego chciał, no to będą to walki. Owszem, straty poniosą izraelskie siły zbrojne, ale zrobią wszystko, żeby nie musieli robić z tyłu jednej rzeczy: zabezpieczać tych, którzy zostaną jako cywile za ich plecami. Będą woleli zrobić wszystko, żeby cała ta masa cywili uciekała przed linią walk i w ten sposób nie będą wiązali tak dużych swoich sił, bo zdobyć to jest jedno, a potem utrzymać i kontrolować to jest drugie. Musieliby przez Dokładnie to tak. na długi czas utrzymywać zmobilizowanych rezerwistów, a przypomnijmy, osiągając około 900 tysięcy liczebności armii, oznacza to, że to jest prawie 10% obywateli. Właśnie tutaj trzeba rozróżnić jeszcze pojęcie obywateli od mieszkańców, bo Palestyńczycy są mieszkańcami w dużej mierze, ale nie są obywatelami Izraela. I dlatego tutaj te Ale 9. obywatele też są osobami, którzy nie są wyznania, można powiedzieć, Tak, żydowskiego. To też oczywiście. jest. Są też Druzowie, Arabowie są są też. Arabowie i tak dalej. I ta liczebność 9,6 miliona, a tu 900 tysięcy, to jest coś, z czym na dłuższą metę sobie żaden kraj nie poradzi, chociaż wszelkie ataki na stabilność waluty izraelskiej nie powiodły się. A jeszcze zakupy obligacji izraelskich przez amerykańskie fundusze emerytalne, czyli te, które liczą na stabilny i pewny zysk, też mocno wpłynęło na stabilizację tej waluty. No, sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo oczywiście cały czas się waży to, czy gdzieś w innym miejscu powstanie drugi front. Wszyscy patrzą na Hezbollah i jego działanie. Oczywiście w tle jest Iran. Jeżeli by doszło do bezpośredniej konfrontacji sił irańskich, które są zgromadzone w Syrii, mogłyby po prostu wraz z Hezbollahem zaatakować Izrael, no to już by nie byłaby jakakolwiek wojna pacyfikacyjna Izraela ze Strefą Gazy, tylko byłby już to duży regionalny konflikt.
Ale widać, że nikt nie chce do tego dopuścić, bo ponoć Iran wysłał już odpowiednie sugestie, że jak nie będziecie więcej eskalować, jak zatrzymacie się i nie przejdziecie dalej, jeżeli chodzi o kolejny etap walki ze Strefą Gazy, no to my no, nie będziemy się odpowiedzieć. Oczywiście też jest tle Arabia Saudyjska, która no, przyjęła dość twarde stanowisko względem tego, co się dzieje w Strefie Gazy. W ogóle, jak się spojrzy na to, co mówią przedstawiciele państw arabskich, no to oni żądają, żeby zabezpieczyć interes ludności cywilnej, żeby Izrael przestał wyrządzać szkody ludności cywilnej. To jest oczywiście duży problem, ponieważ Izrael mówi oficjalnie, że atakuje cele, które należą czy też wspierają Hamas, no ale to jest gęsto zaludniony, zurbanizowany teren i tak naprawdę to są budynki piętrowe, które stoją obok siebie i jeżeli taka bomba trafi w jeden budynek, no to przecież w okolicy wszystko zostanie zrównane z ziemią, ofiar jest coraz więcej. I to też nie wpływa dobrze na cały proces stabilizacji sytuacji politycznej. Oczywiście ludność arabska widać, że jest za ludnością palestyńską. Natomiast władze arabskie próbują zająć jakieś stanowisko racjonalne. Oczywiście potępić dyplomatycznie to, co dzieje się, ale też i nie zamknąć dla siebie drogi nawiązania czy też pozostania w dobrych relacjach z Izraelem. No, Arabia Saudyjska próbuje pod egidą, parasolem USA nawiązać te relacje dyplomatyczne z Izraelem. No, zobaczymy, czy to się uda po tej No wojnie. właśnie prezydent Biden zdaje się, że jutro się pojawi w Jordanii i Izraelu. W ogóle to, co się wydarzyło, to tego 7 października, no to naprawdę to były taka opcja dość szybkich działań, bo sytuacje na Bliskim Wschodzie nie tylko USA się zaangażowała, ale też i Niemcy. Teraz przecież kanclerz Merkel się tak tutaj bardzo pokazuje, Unia Europejska, Francja, Chiny również, więc tutaj wszyscy się zwrócili swoją uwagę w ten rejon świata i tak inne rejony trochę przycichły, tak, już się nie zwraca uwagi. To tak zeszło, inne sprawy zeszły na dalszy plan. I to też jest niepokojące. Owszem, ale tak, ta wizyta Bidena jest bardzo szybka, no, w tak krótkim czasie. Jednocześnie, jeśli się zdarzy jakikolwiek atak, taki jak podczas jednego z ostatnich posiedzeń Knesetu, podczas którego byli ewakuowani, bo jakiś tam atak rakietowy był na tyle możliwie niebezpieczny, to też mocno zmieni optykę wszystkich w kwestii tego, kto tutaj jest mniej zły w tym całym sporze, bo tutaj nie ma dobrej i złej strony, jest tylko ta strona, którą w tym momencie bardziej brutalnie zaatakowano, bo no, dokonano rzezi i mordów ludności cywilnej izraelskiej przez Tak, bojowników Hamasu, i to jest bezwzględna prawda. i to był po prostu na ogromną skalę przeprowadzony zamach terrorystyczny, dobrze zorganizowany, trwający kilkanaście godzin, gdzie ofiarami padły w większości osoby bezbronne, nieuzbrojone. Oczywiście były ofiary po stronie izraelskiej, policjanci, żołnierzy, którzy podjęli walkę, Ale około ale no 200, podczas gdy ponad 1000 zginęło osób cywilnych w tym czasie. no. No to jest naprawdę bardzo duża liczba. Dla Izraelczyków jest to szok, że do tej pory ich państwo miało być bezpieczne, że na ich ziemi mieli być bezpieczni, a tu nagle coś takiego. I jak się widzi na reakcję, to na tą chwilę po prostu wszyscy się skupili na wojnie, ale przyjdzie czas na rozliczenie, na wyjaśnienie tej sytuacji, dlaczego do czegoś takiego dopuszczono, dlaczego siły bezpieczeństwa, wywiad, armia nie zareagowała, nie zneutralizowała tego zagrożenia wcześniej. A jak No i to wiadomo, będzie śledztwo parlamentarne, zakładam, tak. i I tu właśnie pojawia się bardzo ważna kwestia tych zmian, które właśnie obecny rząd Benjamin Netanyahu chce wprowadzić, natomiast w sprawie sądownictwa. I tu naprawdę może dojść do jeszcze większych protestów, jeszcze większych niepokojów społecznych w Izraelu, niż które do tej pory by były, z uwagi na to, że właśnie rząd chciał ograniczyć do tej pory możliwość przez Sąd Najwyższy ograniczenia tam wprowadzania niektórych ustaw prawa. Jak do tego dojdą tego typu jeszcze zamieszki, no to naprawdę sytuacja Izraela może być no niefajna. Nie zapominajmy również, że Strefa Gazy to jest jedna część państwa palestyńskiego, autonomii palestyńskiej, jest jeszcze zachodni brzeg. Tam też nie jest miło i sympatycznie.
My się skupiamy na Strefie Gazy, a tam na zachodnim brzegu no, dochodzi do mordów, do strzelaniny, do strzelania do Palestyńczyków. Ja zwróciłem uwagę, że oświadczenie Hamasu mówiło, że te ofiary to są izraelscy osadnicy, to co zostali właśnie zamordowani. Oczywiście tam nie można mówić o osadnictwie izraelskim, bo od kilkudziesięciu lat no, tam te tereny należą Izraela. Oczywiście, że spoglądając na pierwotny podział mandatu Palestyny, no to te tereny były przynależne dla państwa arabskiego, palestyńskiego. Natomiast na zachodnim brzegu, tak, jest bardzo duża liczba osadników izraelskich, którzy są obecnie bardzo wspierani przez rząd. Rząd, który składa się właśnie z partii pana Benjamina Netanyahu oraz małych grup radykalnych ultraortodoksów. polityków. Tak, To są no, można powiedzieć, że ultraortodoksi. to nie są mili politycy, którzy tak naprawdę no, są zdolni do wszystkiego. No, to są radykałowie. I można powiedzieć, że po jednej i po drugiej stronie barykady wojennej no, władze są radykałowie. Mówię o Hamasie, też mówię o władzach izraelskich, więc tu Tylko naprawdę teraz może być. są duże prośby, próby wpłynięcia na Izrael, żeby nie przechodził do takich zdecydowanych odpowiedzi względem Tak. tego, co się na północy dzieje, czyli organizacji Hezbollah. No bo to już by było naprawdę niefajnie. Bardzo. Ale to Hezbollah zaczął, korzystając z sytuacji, atakować. Jakieś nawet przejęli przejście jedno czy drugie graniczne, to wszystko. Coś tam się dzieje. I na razie jeszcze powściągliwość izraelska była spora, za wyjątkiem ataków lotniczych na porty lotnicze w Syrii, czyli Damaszek oraz Tak, Aleppo. czyli można powiedzieć, że Izraelczycy pokazali przede wszystkim, ja to tak widzę, Iranowi, że no, nie próbujcie, bo to i tak się nie opłaci wam, my będziemy was bombardować, zniszczymy wszystkie siły, no, ale na północy, jeżeli by doszło do otwartej wojny Izraela z Hezbollahem, to tak naprawdę to byłoby, to co jest w Strefie Gazy, no to byłby, to jest pikuś, mówiąc tak kolokwialnie, no bo Hezbollah jest dużo potężniejszą organizacją, która ma dużo większe możliwości. Oczywiście przywódca mówi Hezbollah o 100 tysiącach bojowników, ale to tak naprawdę jest, nie wiem, 25-30 tysięcy ludzi, ale to też jest bardzo duża liczba osób wyszkolonych, wiedzących jak walczyć, więc I Izrael znaczące musiał, zasoby samobójców. tak, i musiałby naprawdę przeciwstawić im ogromne zasoby, jeżeli chodzi o armię. No, myślę, że nie wiem, no, ze 300 tysięcy to minimum, żeby mieć 10-krotną przewagę, żeby spokojnie móc przejść do działań kontrofensywnych w południowym Libanie, bo trzeba powiedzieć, że wtedy Izrael musiałby wejść na terytorium Libanu. To jest też właśnie takie No ale Liban to jest niebezpieczeństwo. kraj, który praktycznie nie funkcjonuje i nie działa. Tam są frakcje, a nie ma państwa. No i to Jest jest tylko właśnie terytorium, o największy. jakim się mówi. To jest największy ból tego państwa. Ale koncept Ale też. tego, żeby przesiedlić tam ludność ze Strefy Gazy w wykonaniu izraelskim, tak naprawdę nikt nie będzie w stanie temu przeszkodzić. Jeżeli by ich zaczęli czy to prowadzić jakimiś drogami pod bronią, czy też wywozić samochodami, pociągami, obojętnie jak to zwać, i Czyli po zajęciu fragmentu Libanu, tam ich wszystkich wysadzać i następnie od razu szczelnie zamykać za nimi granice, to się może zdarzyć. Liban nie będzie w stanie się temu przeciwstawić. jest państwem, można powiedzieć, Upadłym. upadłym, tak, bardzo, bardzo słabym. No ale upadło to Formalnie. państwo przez palestyńskich uchodźców właśnie. Właśnie i tutaj chciałem powiedzieć, że sąsiedzi Izraela w postaci Egiptu i Jordanii nie palą się do tego, żeby przyjmować uchodźców ze Strefy Gazy czy z zachodniego brzegu. Nie, nie, nie. Jordania naprawdę, jak przyjęła uchodźców palestyńskich, no to później miała duże problemy z tą grupą ludności. Egipt widać ewidentnie, że okej, pomagamy mieszkańcom Strefy Gazy, ale nie ma żadnej mowy o tym, żeby ich przyjąć do Przecież Egiptu. fizycznie wstawili bloki żelbetu w przejście graniczne, żeby nikt nie I to przechodził. pokazuje, że jednak mówi się o wsparciu dla ludności Strefy Gazy, ale nie mówi się o tym, żeby ci mieszkańcy przemieścili się do Egiptu, do państw ościennych, nie wiem, Jordanii. Mogłoby tego dokonać oczywiście armia izraelska, która by ich przetransportowała, jak mówię, do Libanu, ale to byłoby przymusowe przesiedlenie, którego no, nie było na Bliskim Wschodzie w takim wykonaniu. No dobrze, ale potem się to wszystko zacznie rozchodzić, rozpełzać na niestabilną Syrię,
Liban, no na Jordanię będzie też próbowało. Jordania już ma problem od swojej strony granicy, bo część tych uchodźców palestyńskich próbowała się przedostać teraz na teren Izraela, żeby wspomóc swoich pobratymców z Hamasu. I tutaj Jak się przypomnę. spojrzy na relacje, to tak naprawdę relacje państwowe Jordanii i Izrael są poprawne. Tak. Natomiast relacje na poziomie społecznym, jak się popatrzy na to, to tam nie ma miłości. I raczej nie będzie. Ale pamiętajmy o jednym jeszcze. To Hamas jest sunnicki, natomiast Hezbollah jest szyicki. I tutaj szyici mają oczywiście największe wsparcie od Iranu, też szyickiego, tak? Tylko Dokładnie. że również irańska broń znalazła się u Hamasu. To by znaczyło, że doszło do jakichś odłamowych rozmów i uzyskali oni wsparcie od Iranu, pomimo tego, że mają takie poważne różnice religijne pomiędzy sobą. No albo w jaki sposób to zostało do nich przehandlowane. Tak czy inaczej, to są fakty i broń irańska również w Hamasie się znalazła, nie licząc tego, że jest tam mnóstwo broni rosyjskiej, broń zachodnia zdobyta przez Rosjan, przeszmuglowana przez rosyjskie służby do nich i jest tam też broń, nawet północno-koreańska. No, przyjmowali wszystko, co jest na świecie, żeby po prostu móc czym atakować Izrael. I tu właśnie jest cały, to jest tak naprawdę od 7 października, mamy dzisiaj właśnie 17, 10 dni, wszyscy próbują ogarnąć tą całą zawiruchę. Jak mówiłeś, Amerykanie wysłali w rejon Izraela na Morzu Śródziemnym swoje dwie grupy lotniskowe. A na Morze Natomiast Czerwone poszły jeszcze, tam do Zatoki Perskiej dwa okręty desantowe. no i Znaczy po dwa prostu jest to, zespoły bojowe. po prostu informacja z Waszyngtonu, że nie chcą dopuścić Amerykanie do tego, żeby ta fala przemocy, ta wojna rozlała się na cały Bliski Wschód, bo jeżeli tak, no to mówiąc szczerze, sprawa Ukrainy zejdzie na drugi plan. Co więcej, pojawiły się dwie Ma. rzeczy. Pierwsza o połączeniu pakietów pomocowych Ukrainy i Izraela Tak, była taka w mowa. Stanach, co jest taką fajną hybrydą, która pozwolić może administracji Bidena na robienie wielu rzeczy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy 58 z kongresmenów, to jest członków tego oficjalnego lobby proizraelskiego, a tylko 26 to są kongresmeni żydowskiego pochodzenia, w tym dwóch to są republikanie, a reszta to są demokraci. No ale to jest całkiem spora liczba. W sytuacji takich No zawirowań, właśnie jakie chciałem o tym obecnie są powiedzieć, że. w parlamencie amerykańskim, to jest grupa, która może naciskać na wszystkich. Tych 58 kongresmenów może naciskać na obydwie strony amerykańskiego sporu I w tym politycznego. momencie czegoś takiego Ukraina nie ma, takiego siły nacisku na Ale władze poczekaj. amerykańskie jak Izrael. Ale Zgadza też się. I chciałem są te powiedzieć o tym, nitki że. prowadzące do rosyjskich rączek, łapek, przepraszam, orkowych, które pociągnęły za sznurki, żeby do takiej sytuacji doszło. Bo właśnie to jest ciekawe, że do ataku Hamasu na Izrael doszło 7 października, a dosłownie kilka dni wcześniej odwołano, to był tydzień wcześniej, odwołano spikera Izby Reprezentantów i można powiedzieć sparaliżowano Pracę, amerykańskie tak. państwo, bo bez tego spikera nie może Izba Reprezentantów normalnie pracować. Właśnie administracja Bidena nie może uzyskać zgody Izby Reprezentantów na oczywiście Ale dalsze dzięki temu funkcjonowanie. może robić inne rzeczy, których nie może jej w tym momencie zabronić kongres. No to Więc prawda. Ale jest właśnie, jest to dla dlaczego? Bidena wygodne paradoksalnie w tym momencie. No ale dla państwa amerykańskiego jest Nie. kłopotliwe. I do tego dodajmy. Próba ofensywnych działań w rejonie Awdijiwki, która się Rosjanom koncertowo nie udała poprzez prowadzenie działań na zasadzie rekonstrukcji przegranej bitwy pod Włochedarem. Odwołanie spikera Izby Reprezentantów. Fajna rocznica. Tego typu plan był przygotowywany od dawna i to od lat już jest wiadome, że był przygotowywany. I jeżeli
Tyle ścieżek prowadzi do rosyjskich pieniędzy, między innymi 93 miliony dolarów przetransferowane przez rosyjską giełdę kryptowalutową. Islamski dżihad chyba tam był Tak, zamieszany. na islamski dżihad, tak, i podzielili się tymi pieniążkami dobrze, żeby zapracowały odpowiednio. Plus właśnie ta broń przejmowana w okopach na Ukrainie, dostarczana, żeby były dowody rzekomego handlu od Ukraińców do Hamasu. Ale właśnie to jest ciekawe, że obydwie strony, rosyjska i ukraińska, bardzo zaangażowały się wizerunkowo, propagandowo, oskarżając się nawzajem o to, że są zaangażowane w tą sprawę, że właśnie Ukraińcy mieli dostarczać uzbrojenie, a Ukraińcy mówią, że Rosjanie mieli dostarczać Ale uzbrojenie. sobie, dla Ukrainy to jest mega temat, jeżeli no, właśnie Izrael stanie się w tym momencie wrogi za te działania, wrogi Moskwie. Dokładnie tak. Więc to jest w interesie Ukrainy. BBC już przedtem przecież pokazywało, jak skąd, gdzie i jak były informacje o rzekomym handlu bronią z darów, jakie otrzymywała Ukraina na resztę świata. I zostali rozsmarowani koncertowo Rosjanie w tym zakresie. To jest kontynuacja tego wszystkiego. Już tam dokładne pojawiły się opracowania podające, jak bardzo Rosjanie kłamią w tym zakresie, a Hamas robi to, co im każą. Jednocześnie Hamas wskazuje Rosję jako mediatora, tak? Najlepszego mediatora do tego wszystkiego, a Rosja próbuje w ten sposób odbudowywać swoją pozycję na arenie W świecie międzynarodowej, która, arabskim. no, ale na arenie międzynarodowej, która padła na pysk. I dojdźmy teraz do punktu, o którym mówiłem w niedzielę wieczorem o 22 u siebie na live. Wezwanie lidera Hamasu, który sobie bezpiecznie siedzi w Katarze, żeby było jasne, bo są w tym całym grajdołku Jeszcze palestyńskim. Katar jest. To w Katar też swoje rozgrywa, tak? Ale są w tym grajdołku palestyńskim tacy, którzy są przeznaczeni do celów wyższych, jak na przykład mieszkanie na bogato w Katarze i posiadanie wielu biznesów w strefie Gazy, łącznie z kurortami i tak dalej. Są tacy, którzy mają walczyć, są tacy, którzy mają umierać, są tacy, którzy mają dawać na to wszystko pieniądze. Czyli zdecydowana większość. I wezwał do czynnego oporu całego świata muzułmańskiego przeciwko Izraelowi oraz przeciwko wszystkim tym, którzy Izraelowi pomagają. A w chwili obecnej będzie już 30 okrętów natowskich w rejonie Morza Śródziemnego u wybrzeży Izraela. 30, bardzo dużo, w tym dwie lotniskowcowe grupy bojowe. Nawet duńska fregata już zmierza, żeby się przyłączyć, być w gotowości. I teraz, co się dzieje? Ja o tym mówię i powiedziałem, że co jest najgorsze? Nie duże zorganizowane akcje, tylko samotne wilki. Osoby, które trudno jest zidentyfikować wcześniej, że mogą być źródłem takiego zagrożenia, a wyposażone w cokolwiek śmiercionośnego mogą się pokusić o taki zamach. No i wczoraj, niestety, Bruksela i zginęło nie mniej niż dwóch Szwedów, kibiców Tak. piłkarskich w rejonie stadionu Heysel, a potem jeszcze ten, jak się okazało, znany ze swoich przekonań, człowiek, któremu odmówiono azylu w roku 2020, nie wydalono go z jakiegoś powodu, bardzo ciekawe, uzbrojony w karabinek, jakżeby inaczej, AK, rozjechał jeszcze się troszeczkę po mieście i podobno tych ofiar może być już więcej. Zanim zaczęliśmy nagrywać, a była godzina 10, nie miałem potwierdzenia, ale mówi się o kolejnych trzech ofiarach śmiertelnych. I jeszcze robił z tego wszystkiego sprawozdanie w mediach społecznościowych, chwaląc się rzekomymi powiązaniami z jedną z komórek terrorystycznych. No to jeżeli mówisz o tych samotnych wilkach, czy też osobach, które I będą tego chciały jest wziąć niestety oddech. coraz więcej możliwego, nawet u nas, bo jak dużo w naszym bezpośrednim sąsiedztwie jest osób z tego kręgu kulturowego? No i tu właśnie też trzeba powiedzieć, że wojna na linii Hamas-Izrael może mieć bardzo duże negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa w Europie, w Unii Europejskiej. Dokładnie tak. Z Nie uwagi licząc na napływu możliwych duży, kolejnych tak, migrantów. już jest ogromna baza, jeżeli chodzi o rekrutację tego typu osób do zamachów czy atakowania mieszkańców ludności Unii Europejskiej. I to naprawdę może dojść do wielkiej tragedii. I
Unia Europejska, właściwie w Europie mamy swoisty dwugłos w tej sprawie wojny w Strefie Gazy. Oczywiście kanclerz Niemiec, pierwszy przyjaciel Izraela, stoi w pierwszym szeregu, że miejsce Niemiec jest przy boku Izraela. Tu oczywiście jest, było jego w tamtym tygodniu wielkie wystąpienie w Bundestagu, gdzie ogłosił się i wobec, że zakazuje jakiejkolwiek działalności Hamasu w Niemczech, że nie można wywieszać flagi, nie można manifestować, to się wszystko spotka z surową karą dla tych osób. No oczywiście fajne zapowiedzi medialne, szumne. W ogóle polityka Scholza to jest szumne zapowiedzi, a realizacja, no to można powiedzieć tak, jest bardzo, bardzo wątpliwa. Już nawiązuje do tego, co mówił na temat wielkiej zmiany, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i być może też będzie też w tym przypadku, że tutaj zapowiedzi oficjalnie, że Hamas nie ma prawa działania w Niemczech, no ale Hamas może pokazać, że to, co mówi Scholz, to ma gdzieś i może pokazać, że jednak będzie działał w Niemczech i może użyć swoich możliwości do przeprowadzenia odpowiednich ataków. Ale We zacznijmy też Francji od również. tego, że lokalne władze skierowały do sądów wnioski o stwierdzenie nieważności albo nieobowiązywania tego przepisu o zakazie demonstrowania i wywieszania flag hamasowskich na terenie ich jurysdykcji. I dużych kilka miast już to uzyskało, więc to jest Ale zobacz, o tym abstrakt. się nie mówi, że polityk, największy przywódca, kanclerz Niemiec, największego kraju europejskiego, coś takiego mówi. U nas jakby takie słowa padły, no to oczywiście by była afera stąd jak do, nie wiem, do Brukseli, tak? Natomiast Scholz mówi to, co mówi, czasami mówi głupoty i okej, fajnie, i cisza. To też jest takie dość dwuznaczne. Francuzi Francja również się również obawiają. obawiali, no podnieśli alarm służb bezpieczeństwa, alarm przeciw antyterrorystyczny na najwyższy poziom przecież. No, Belgia, Holandia również, więc tu politycy europejscy na zachodzie mogą mieć ogromne problemy, jeżeli chodzi o utrzymanie władzy czy też swoich wpływów, bo ludność może no, pokazać, że nie zgodzą się na dalsze rządy tych ekip, które będą dopuszczały tego typu sytuacje. Ale I teraz mówisz o której części ich społeczeństw? Bo jeżeli mówisz o tych, którzy, o Arabach tam mieszkających, w wielkich diasporach islamskich, które poprą jak najbardziej to, co mówi w tym momencie Hamas, bo oni mają Palestyńczyków jako takich w niepoważaniu, ale islam jest islam, to to jest problem. Tylko to nie są jeszcze większości w tych krajach. ja Większością mówię są ci, którzy oczekują europejskiego standardu życia i dokładnie. świętego spokoju. I mówię o tym, że jak w Niemczech, że cały czas AfD rośnie w siłę, partia Scholza SPD spada, tak samo we Francji może dojść do zmiany, także ugrupowanie pani Le Pen może wzrosnąć, więc za kilka lat może być zupełnie inny układ polityczny w Europie. Ale w międzyczasie jeden niemiecki dziennikarz popełnił następujące porównanie. Gdzie jest dziwniej? W Niemczech ultraprawicowa, mająca prorosyjskie konotacje partia ma 23%. W Polsce w czasie wyborów ultraprawicowa, prorosyjska partia, której nazwy nie wymienię, 7%. To u kogo jest dziwniej? No, Chory człowiek pytanie. Europy to Niemcy jednak, tak? No i to bardzo dawno. I to na wielu obszarach. Akurat przez ostatnie 2-3 dni trochę tam musiałem zluzować, jeżeli chodzi o śledzenie tematu, ale jest bardzo ciekawie. O, na dzień dobry po wyborach Niemcy zwiększą punkty stałej kontroli na granicy z Polską. Tak, na dzień dobry. A propos, że mamy nową rzeczywistość powyborczą. Nie, mamy jedynie układ, zmiany układu siły w Sejmie, w Senacie. Natomiast problemy, te, które były, są, przyjdą nowe problemy. Interesy są niezmienne, więc tu obywatele Rzeczpospolitej Polskiej powinni wymagać, żeby realizacja interesów narodowych była na pierwszym miejscu. I tu musimy na to patrzeć pilnie, bo sytuacja jest dynamiczna i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze interesy, nieważne kto by rządził, były lekceważone. Ale tutaj jak I mocno się teraz pojawiła ciekawa narracja. Niemieckie media przede wszystkim piszą o tym, że no jest nadzieja dla Europy, skoro doszło do zmian, bo najprawdopodobniej nowy rząd w Polsce utworzy jednak opozycja, z którą
przejście do realizacji fazy federacyjnej w Europie będzie o wiele łatwiejsze. Ja się czasem zastanawiam, co ci dziennikarze niemieccy mają w głowie, pisząc tego typu teksty, dając tytuły. Czy oni po Dokładnie, bo prostu u nas się taki nic nie pojawiło, uważają nic z tych rzeczy, tylko Niemcy to piszą. polskie ugrupowanie opozycyjne po prostu za niepodmiotowe organizacje, o których można pisać, że zrobią to, co im powie, nie wiem, kto. Zachód, Jakiś Helmut. Bruksela. No, to jest po prostu niedorzeczne, że pokazuje, że po prostu mają gdzieś to, co te ugrupowania reprezentują. No i, bo i tak zrobią tak, jak my będziemy chcieli. A jednocześnie, nie wiem, dając sygnał części wyborcom, że jednak może faktycznie trzeba było inaczej głosować, że jednak faktycznie ta narracja drugiej strony była słuszna, więc ja nie wiem, po co oni jeszcze bardziej chcą mieszać, żeby nadal jeszcze była ta polaryzacja w polskim społeczeństwie. To jest bardzo zastanawiające. Od jakiegoś czasu naprawdę śledzę to, co piszą niemieckie media i tam tak naprawdę nie ma nic. Piszą sztampowo. Źle, niedobrze, tu jest ok. Nie chwalą, no jakieś tam są małe zachwyty, że fajnie, ale zawsze jest w tekście wbita szpila. Zawsze. Tu nie ma tak, że ok, Polska robi dobrze. To jest najgorsze, że właśnie Polskę niemieckie media zrównały z ugrupowaniem politycznym, które rządzi. I to jest bardzo niemiłe, bo tak jakbyśmy my pisali o Niemczech, że Niemcy to jest SPD i koalicjanci. Jakbyśmy tak pisali, to zaraz byłby lament, że my w ogóle atakujemy naszego sąsiada. A w Niemczech jest normalne to. Polska to jest to ugrupowanie. I teraz za chwilę będzie, że Polska to jest to ugrupowanie. Więc to jest takie, można powiedzieć, no niemiłe pisanie o nas jako o państwie. I Niemcy pokazują cały czas, że oni zapowiadają wielkie zmiany, że coś się zmieni, że będzie lepiej, że już nie będzie tak jak do tej pory, ale oni cały czas prowadzą sztampową politykę, że mentalnie mają problem z uznaniem podmiotowości. Okej, oficjalnie prowadzimy politykę swoją, ale nie ma tego partnerstwa, tego, można powiedzieć, uznania za równoprawnego partnera. Z Francuzami jest trochę inaczej, ale tutaj z tą częścią Europy no to nadal jest tak, jak jest, że okej, macie swoje tamte agendy polityczne, no ale wiecie, rozumiecie, musicie jednak tą prowadzić politykę bardziej taką zbieżną z naszymi Bo my wiemy oczekiwaniami. lepiej i kochamy bardziej, tak? No W dokładnie sensie Niemcy tak. tak o sobie mówią. I to jest bardzo niebezpieczne. No w tym momencie też rząd Włoch może mieć też większe problemy, bo jak w Polsce dojdzie do zmiany układu sił, no to rząd włoski będzie, można powiedzieć, bardziej osamotniony w tych walkach politycznych z Berlinem czy też z Brukselą. Więc tutaj Bruksela, Berlin będzie mógł bardziej przycisnąć Rzym i też może doprowadzić do tego, że dojdzie do odpowiednich zmian korzystnych dla ich układu siły w Europie. Czyli paradoksalnie można powiedzieć, te protesty możliwe, no już się niektóre dziejące, zamachy w zachodniej części Europy mogą doprowadzić do tego, że bardziej prawicowo zrobi się w tych na wiodących zachodzie krajach Unii Europejskiej, niż na u nas. zachodzie, po to, by przeciwstawić się temu zalewowi Ale zobacz, migrantów. jeżeli masz przez wiele lat pokaz nieróbstwa, braku możliwości realizacji obietnic, to, że po prostu masa osób może w sposób nielegalny przypłynąć do twojego kraju, gdzie jesteś obywatelem, jesteś urodzony, żyjesz, płacisz podatki i mogą robić co chcą. Jednocześnie to państwo, które utrzymujesz, nie ma możliwości, żeby tych osób, które w sposób nielegalny przybyły do twojego państwa, z powrotem odesłać. Przecież to jest ogromny problem. Czy Co ma z tego, możliwość, że ale tego nie robi, ponieważ tak no, głupie ograniczenia sobie samo oraz poprzez Unię nałożyło. I to rodzi frustrację wśród ludzi, no. Jeżeli ludzie Ale widzą na najświeższa Zachodzie. wypowiedź francuskiego ministra spraw wewnętrznych, że będą tych, których nie będą akceptować, migrantów, pozbywać się z Francji, niezależnie od tego, czy to się będzie podobało Unii I i nawet zobacz. gdy miała ich za to karać. No i zobacz, i co? I to jest normalne, tak? Tak. A niechby to Polska Francuski. powiedziała, nie? Jakbyśmy tak, no to już widzę nagłówki artykułów, jakbyśmy tutaj mieli bardzo, można powiedzieć, takie medialne biczowanie. Ale chodzi o to, że
tą sferę wizerunkowo-medialną, propagandową, to jest zupełnie inna półka, a w rzeczywistości co innego się dzieje. Zobacz, Niemcy bez żadnego, można powiedzieć, ceregieli realizują swoją agendę interesów narodowych. Francuzi tak samo, Włosi też próbują swoje robić. Hiszpanie to tam po swoim mają swoje problemy na końcu Europy. Szwedzi również zaczynają realizować swoją agendę narodową, która też już się nie podoba Niemcom. A my też powinniśmy mieć swoją agendę interesów narodowych, którą będziemy realizować i nie możemy pozwolić na to, że nagle zrezygnujemy ich w imię czego? Tego, że ktoś w Brukseli powie, że fajnie, bo fajni jesteście? Nie, tak się nie robi. I napływ ludności z Azji, z Afryki odbija się już czkawką tym elitom europejskim. Ale to jest, można powiedzieć, coś takiego, że jak partii, które są długo w władzy, są samo w zachwycie i nie widzą ostrzeżeń o upadku. I to samo się dzieje w Europie. Ci ludzie, którzy rządzą we Francji, w Niemczech, są urzędnikami w Brukseli, oni nie widzą, co się dzieje. Przecież zawsze, jeżeli jest ogromny napływ ludności obcej, to się kończy katastrofą. Historia nie pokazuje przykładu, że się to kończy pozytywnie. No nie. Jeżeli do jednego miejsca przybędzie ogromna liczba ludzi obcych kulturowo, nie mających w ogóle tego samego, można powiedzieć, wyobrażenia o świecie, no to się kończy naprawdę bardzo niemiłymi rzeczami. Najśmieszniejsze, widziałem dużo ostatnio takich wypowiedzi w wykonaniu francuskich obywateli narodowości, właśnie takich północnoafrykańskich, którzy o tym mówili, i to już będąc w drugim na przykład pokoleniu, to oni wrogo byli nastawieni do tych napływających obecnie migrantów, mówiąc, że oni się, ich rodziny jeszcze jak oni żyli, asymilowały się, chociaż funkcjonowały w kręgu kulturowym, tym z jakiego się wywodzą, ale się asymilowały pod każdym jednak względem. Podczas gdy ci, którzy przychodzą teraz, nie tylko się nie asymilują, ale wręcz starają się tych, którzy już tam byli wcześniej, przywrócić do pierwotnego modelu społecznego, z jakiego przyszli, i narzucają ten prymitywny styl życia. Dokładnie. I to jest bomba tykająca w Europie. Jak ona wybuchnie, to tak naprawdę no możemy być świadkami ogromnej zmiany we władzach. No, u nas właśnie, jak powiedziałeś, partia, która miała być trzecią siłą, wylądowała na ostatnim miejscu 7% poparcia. AfD ma 23 i nie widać, żeby słabła, żeby łapała zadyszkę. A No, poziom cały czas... rozczarowania jest rosnący w Niemczech, Tak, bo Niemcy są gospodarka bardzo... też podupada. A dlaczego? No Między innymi z dlaczego? powodu tego, o czym często mówimy, czyli No, wysokich cen surowców energetycznych ale i my energii. mówimy, to nie są moje słowa. Ja jak widzę to, co piszą Niemcy, Amerykanie, eksperci z danego obszaru, i wszyscy mówią, że Niemcy popełnili największy błąd swojej historii po II wojnie światowej. Wreszcie można powiedzieć, popełniają samobójstwo narodowe na obszarze gospodarki. Ale nie. To my jesteśmy tutaj nastawieni anty, ale rzeczywistość ma gdzieś moje czy twoje wyobrażenie na temat czegoś. Trzeba patrzeć na daną sytuację taka, jaka jest. A rzeczywistość wygląda tak, że Niemcy mają ogromne problemy i nie potrafią wyjść z tego bagna, które sami się wpędzili. Próbują oczywiście te problemy rozmywać, ale to się nie udaje. Te problemy coraz większe się gromadzą i nie widać, można powiedzieć, światełka z wyjścia z tej sytuacji. I tu tak wygląda, tak? Miała być wielka zmiana, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Niemczech. Gdzie ona jest? Nie ma. Gdzie jest zwiększenie nakładów na uzbrojenia w Niemczech? Nie Nie ma. ma Te i 100 nie będzie na miliardów, tą chwilę. no nie ma. Te 100 miliardów euro, które było obiecane, to już tak naprawdę jest wartość nabywcza dużo mniejsza, więc tak naprawdę Bundeswehr nie otrzyma ogromnej ilości uzbrojenia nowego. Nie Ja ma i nie uważam, że będzie, przy tych tak? zdolnościach produkcyjnych, jakie mają, nie uda im się w czasie, jaki założyli, zrealizować zamówień dla klientów, którzy kupują uzbrojenie od nich. No Dokładnie. ciężkie. Przecież cały czas jest ten problem. Co powiedział Scholz, będąc w czerwcu 2022 roku na Litwie? Powiedział, że niemiecka brygada będzie na Litwie. No i od tamtej pory Berlin, za przeproszeniem, buja się z tymi Litwinami,
i próbuję po prostu wyjść z tej sytuacji, że, i powiedzieć, Z nie twarzą. muszę powiedzieć oficjalnie tak, że słuchajcie, no nasz kanclerz powiedział, co powiedział, nie miał pojęcia chłopak, no walnął taką gafę, no ale my nie mamy sił środku, żeby wysłać do was na Litwę na stałe brygadę. No sorry, no ale no, my nie mamy takiego potencjału, takiej zdolności, a poza tym nasi żołnierze nie chcą do was jechać. Więc no jak tu, no spokojnie, no powiedział, ale będziemy was wspierać, pomagać, tak, okej, nie ma problemu, temat się kończy. I No ale cały teraz czas jest jedna rzecz, o której musimy chyba jeszcze wspomnieć, czyli ESSI, tym, którzy zapomnieli. No też. European Sky Shield Initiative, czyli coś, o co wielkie, ale to nieproporcjonalnie wielkie fochy miała cała gromada polskich dziennikarzy albo dziennikarzy działających w Polsce, dla co niektórych polityków, przed samymi wyborami, że Polska do tej inicjatywy nie przystąpiła. Nie przystąpiła, bo mamy coś lepszego, lepszego, bo już wchodzącego, a na tym samym poziomie technologii i zdolności, co proponuje ta inicjatywa. I co jest najciekawsze? Ostatnio chyba było jakieś spotkanie, które miało przynieść konkrety w postaci podpisów. Dokładnie. I możesz powiedzieć, co się wydarzyło? Okazało się, że przy Niemczech zostało tylko 9 państw. I do takich bardzo małych. No, Holandia jeszcze jest, tak? Nie ma Wielkiej Brytanii, nie ma Finlandii, gdzieś tam jeszcze Bułgaria Francji, się Włoch i zagubiły. Hiszpanii Och, też. tak, i Polski oczywiście nie ma. I co wychodzi na to, że ta cała inicjatywa niemiecka z Niemcami to jest 10 państw, małych państw, które nie mają odpowiedniej dużych zdolności finansów, żeby samodzielnie taki program u siebie stworzyć. I co? I teraz jest cisza o tym. Niemcy się nie chwalą o tym, że przy swoim ministrze w Brukseli było tylko 9 ministrów z innych państw. Miała być wielka europejska inicjatywa obronna, tak, wymierzona w inne państwa. No i co? Były szumne zapowiedzi, a okazuje się znowu, że nie będzie tak, jak Góra urodziła napiali. mysz. O, dokładnie tak. Albo z dużej chmury mały deszcz. Ale już ten temat był wplątany w naszą kampanię. Przecież były te lamenty, dlaczego my w tym nie uczestniczymy, przecież to jest skandal, czy to zagraża naszemu bezpieczeństwu. No się okazuje, że jednak wszystkie duże państwa europejskie nie uczestniczą w tym. Bo mają własne zdolności w tym zakresie lepsze niż na przykład Niemcy. Też jak piszą niemieccy dziennikarze, częściej się państwu spodobało to, że Niemcy jednak chcieli promować swój przemysł obronny przy okazji. Zaskoczony, bo ja wcale. No ja nie, no ale Niemcy o tym piszą, więc że się trochę stolic obruszyło. No okej, fajnie, ale dlaczego zawsze my musimy na was pracować, tak żebyście wy by zarobili na tym? No to nie, no to część się wycofała, róbcie sobie swoje, ale bez nas. No ale u Jeśli nas w już... tym czasie teraz Polska uzyskałaby spore możliwości, zdolności produkcyjne tego, co mamy, czyli dla nas system NAREW, czyli to, co mamy jako ten zestawy CAM, no to możemy mieć za to dodatkowo dużo klientów. No ale tu wchodzimy znowu na ten obszar, który mówi się, że my mamy nową rzeczywistość polityczną w Polsce, nowy świat. No ale teraz Tak, zobacz, mówiłem o powiedziałeś... warunkach idealnych. Tak, teraz zobacz, poruszyłeś jeden temat, że my budując swoje narodowe zdolności obronne, możemy zdobyć zdolności do tego, że możemy stać się producentem ważnego uzbrojenia na rynku europejskim, co się niekoniecznie spodoba naszym przyjaciołom za Odry, którzy będą chcieli tak nas po kostkach kopać, żebyśmy po prostu nie byli dla nich konkurencją. I tak wygląda Pytanie, brutalna czy ich interesów rzeczywistość. będą pilnowały władze, które się ukonstytuują prawdopodobnie z końcem tego roku? Zobacz, temat taki cichy. Została wydana decyzja środowiskowa do budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Tak. Nie minęło trochę czasu, niemiecka strona, która w tym uczestniczyła, krzyczy: nie ma żadnej decyzji, my nic nie podpisywaliśmy, to jest nieważne. A z drugiej strony okazuje się, że podpisali dokumenty, ale krzyczą, że to jest nieważne. Więc już mamy kolejny punkt zgrzytu, port Świnoujściu. Odra cały czas, rzeka, można powiedzieć, problemu, więc tu temat Świnoujścia, Odry znowu będzie na pierwszym etapie, bo tuż chyba przed wyborami
Wiem, że pojawił mi się taki temat, że rzeka została tam chyba dokończony jakiś etap prac, że ona została, że ma Tak, i możliwości da się w tym żeglugi. momencie żeglownie z niej korzystać w obie strony przy odpowiednim No. działaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi. Czyli już jest ten element, który niekoniecznie jest dobry dla Berlina. Czyli my możemy znowu stworzyć żeglugę śródlądową. A najbardziej mnie zastanawia to, co ludzie, którzy krzyczą o tym, że zostawmy rzeki takie, jakie są, nie rozbudowujmy żeglugi śródlądowej. No przecież oni podważają program Unii Europejskiej, strategię. Przecież Unia Europejska wręcz nakazuje rozwój żeglugi śródlądowej jako wspomaganie zielonej transformacji. Bardzo proekologiczne, zaznaczajmy. No i więc, jeżeli Bruksela, która jest odnośnikiem, znaczy może powiedzieć tym punktem odniesienia dla wielu działaczy w Polsce, polityków, aktywistów, no to jeżeli ona mówi, róbcie to drogi na rzekach dla barek, a oni mówią, że nie, no to co to znaczy? To jest dla mnie po prostu coś dziwnego. Ale żegluga, tak, tu będzie problem znowu w relacjach. No, sprawa energetyki jądrowej też znowu może być problematyczną kwestią, bo też już wchodzimy na taki etap. No, oczywiście tu wszystko jeszcze będzie, we wszystko będą wplątani Amerykanie, no bo Amerykanie jednak mają swoje interesy, będą ich bronić, więc co niektórzy nasi politycy mogą się zdziwić po wyborach, że jednak Amerykanie mogą pokazać, że nie Skutecznie warto, lobbują. tak, nie Wystarczy tak warto powiedzieć. jednak działać pod egidą cudzych, można powiedzieć, wpływów, czy też kopiowania pewnych rozwiązań, które niekoniecznie są słuszne. I to mogą być niezłe jeszcze ciekawe zagrywki. No i co? Tam jeszcze przecież nasze sprawy, jeżeli chodzi o kontrole graniczne. Cały czas problem kontroli granicznych narasta, bo cały czas mamy ten napływ ludności, ludzi z Bliskiego Wschodu, z Afryki nielegalnych. Niemcy po wielkich dywagacjach jednak wprowadzili te kontrole na granicy. Oczywiście u nas narracja była taka, jaka była, że to jest wstyd, hańba dla państwa polskiego, że Niemcy będą kontrolować nad Odrą ruch z Polski do Niemiec. No ale to przecież samo robią na granicy z Czechami, z Austrią, Szwajcarią i tam jakoś nikt takiego wstydu nie I odnosił. Duńczycy No. z kolei robią to samo Niemcom. No i tak, no a my też zrobiliśmy to Słowakom, Węgrzy też to robią Ale myśmy to innym. zrobili Słowakom, dlatego że to stamtąd do nas No właśnie. napływali ci uchodźcy, którzy potem szli na Niemcy, i Niemcy mieli z I tego jakbyśmy, tytułu problem. czyli po prostu jakbyśmy przypilnowali granicę ze Słowacją, no to byłby mniejszy napływ do Niemiec i może Niemcy Tak. by nam odpuścili. To jest taki właśnie system naczyń połączonych. No ale to jest właśnie wszystko, polega na tym, że my patrzymy, zamiast patrzeć na świat takim, jakim jest, to my staramy się na niego patrzeć w sposób, można powiedzieć, ubarwiony, przykoloryzowany, że jest dużo fajnie, że to, co my robimy, to jest może złe, ale to, co robią inni i robią to samo, no to jest okej, okay, tak? I to jest najgorsze w tym wszystkim, że my jakoś próbujemy usprawiedliwiać swoje działania tym, że nie powinniśmy tego robić, bo to jest złe, choć inni robią to samo i nie mają skrupułów, żeby to robić względem nas. Też wyszliśmy od Izraela, od Bliskiego Wschodu. Tam oczywiście sytuacja jest bardzo napięta, no ale widziałeś, żeby oficjalnie Izrael został potępiony przez społeczność międzynarodową? Nie. Nie ma, tak? Niemcy potępili Izrael? Nie. Powiedzieli, że że Niemcy są największym przyjacielem Izraela i miejsce Niemiec jest u boku państwa żydowskiego, państwa izraelskiego. Francuzi tak samo. Jedyny taki głos karcący względem Izraela to popłynął ze struktur unijnych, od szefa unijnej dyplomacji, pana Borrella, że Izrael oczywiście ma prawo do obrony, ale nie może tego robić zgodnie z prawem międzynarodowym, czyli nie może po prostu bezkarnie atakować i niszczyć miejsca, gdzie mieszkają cywile. No ale Ale nikt. dlatego właśnie zrobił cwanie Izrael, ogłaszając wezwanie do ewakuacji, na przykład dzwoniąc do mieszkańców poszczególnych budynków, które miały być atakowane z Tak. 10-15-minutowym wyprzedzeniem. Oprócz tego cała zgraja aktów prawnych, prawa międzynarodowego, które wymagają, żeby podpisała je strona i ratyfikowała.
I przez to wtedy nie może tych rzeczy, na przykład uzbrojenia pewnego, stosować. I wszędzie tu jest kulą w płot, bo Izrael tego typu konwencji nie podpisywał. No i co, i ktoś go krytykuje za to mocno? Tak wygląda rzeczywistość, interesy. A wracając do tej ludności, no 2 miliony ludzi nie będzie miało gdzie mieszkać, jeżeli Izraelczycy zrównają te strefy gazy z ziemią, tak? I co, gdzie pójdą? To będzie ogromny problem humanitarny. Można powiedzieć, skala katastrofy porównywalna z tym, co nie wiem, no i chodzi o liczbę ludności, nie? Co było w Jemenie, tak? 2 miliony czy nawet więcej. Ale to ktoś będzie musiał się tymi ludźmi zająć. Czy No i Izrael. tutaj bardzo mocno onucowe konta piszą, że to ze 200 tysięcy z tego trafi do Polski dzięki unijnym regulacjom. Ktoś będzie po prostu albo musiał na miejscu tymi ludźmi się zająć. Izrael oczywiście będzie pokazywał, że robi, ale tak, żeby się nie narobić, no bo to nie dzieje w interesie, bo mentalnie władze będą chciały pokazać Izraelczykom, że działania, które zostały podjęte, były słuszne. No bo wiedzą, premier Netanyahu wie i tam jeszcze wielu innych polityków, że po wojnie, która oby się zakończyła jak najszybciej, no będą musieli odpowiedzieć za to. I tam jest Tak. dużo pytań. 84% ankietowanych Izraelczyków powiedziało, że oczekują dymisji rządu Netanyahu po zakończeniu tej całej Więc można imby. powiedzieć, że kariera polityczna Netanyahu jest skończona. On już się skończył. On już tak naprawdę, no Jeden rabin wiadomo, mówi tak, drugi tak. ale chodzi o to, że jeżeli doszłoby do wyborów, no to Izraelczycy mogliby odsunąć go od władzy. Mógłby znowu powrócić do władzy inny układ, tak, czy poprzedni, który rządził w Izraelu. Oczywiście tutaj Amerykanie cały czas pilnują, jak ty mówiłeś właśnie, ale zaangażowanie Ameryki wygląda tak, że oni starają się taką pieczą nad tym Bliskim Wschodem się teraz rozłożyć, żeby się to, za przeproszeniem, Nie wojenne rozlało. piekło nie rozlało się, żeby była blokada. A Izrael Ale ma zauważ. wystarczające siły, żeby sobie z Palestyńczykami poradzić. No i to nie jeden raz, czy dwa razy, no kilka razy może tak naprawdę. Ale zobacz, że ciekawą rzecz powiedziały Chiny dyplomatycznie, że winą za tą sytuację jest obarczony Izrael. Za to, że nie uznano prawa Palestyńczyków do własnego państwa. Że A co traktowano ich tak, jak powiedziała Moskwa traktowano. wcześniej? Że winę ponoszą Stany Zjednoczone, które nie wywarły odpowiednio mocnego wpływu na to, żeby zakończyć te kwestie. Więc tutaj ten, można powiedzieć, strona rosyjska-chińska mówi: OK, Chińczycy mówią tak, ubolewamy nad stratami Izraela, nad tymi ofiarami, ale trzeba powiedzieć wprost: brak zgody, znaczy brak zaakceptowania prawa Palestyńczyków do własnego państwa, czy życia według własnych zasad. No to jest ten powód, no bo jeżeli jesteś całe Świetnie. I życie dlaczego w poprzednio. tym momencie tak mało się mówi o Ujgurach w Chinach? No bo to nie jest w interesie tych wielkich, no, no co, Nikt no to im nie tego ty. nie mówi, nie? Ale Chiny, które likwidują fizycznie Ujgurów, zamykając ich w obozach, mówią o tym, że tutaj prawo Palestyńczyków jest ważne, żeby je respektować, nie? No dokładnie tak. I to tak wygląda ta brutalna rzeczywistość. I tutaj oczywiście możemy sobie ją pudrować, ale to prędzej czy później tak zawsze wszystko po tej warstwie pudru wychodzi. A jeszcze jedna taka rzecz. Zauważ, że my oczywiście żyliśmy do tej pory Ukrainą i patrzymy na to gdzieś na Ukrainie, ale cała uwaga świata jest skupiona na strefie gazy Izraelu, ale jest jeszcze trzeci ważny punkt, Kaukaz. Kaukaz, oczywiście. I po tym, co robi strona azerska. Ja to oceniam w sposób racjonalny. Sytuacja na Kaukazie nie wskazuje na to, że to, co się wydarzyło we wrześniu względem Górskiego Karabachu, to jest ostatnie słowo Azerbejdżanu. Na Bo pewno nie. ekipa pana prezydenta Jajlewa, który tam rządzi, widać, że oni nie chcą zakończyć swojego działania względem Armenii. Cały czas ten konflikt jest podsycany, cały czas ten ogień jest odkręcony, tylko w zależności, czy on zostanie mniej przykręcony, czy bardziej, żeby ten kociołek wybuchł, i to dosłownie. Przecież teraz, nie wiem, czy to było w niedzielę, czy w sobotę, prezydent Azerbejdżanu oficjalnie podniósł azerską flagę w dawnej stolicy Górskiego Karabachu. Symboliczne. Przecież w tym Te samym pana czasie, prezydent. kiedy właśnie toczyły się walki Izraela z Hamasem,
brytyjski, znaczy Boże, azerski ambasador w Niemczech, jeżeli pamiętam, napisał, że Armenia musi zwrócić Azerbejdżanowi 8 wiosek tam przy granicy. A I cały najlepiej czas. dać przejazd do enklawy Nachiczewan. Dokładnie tak. I tam cały czas jest tak, że sprawa granicy pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, ona jest otwarta. I tutaj Azerbejdżan będzie chciał na pewno wykorzystać całe zamieszanie gdzieś indziej, czyli na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, żeby swoje tutaj 5 groszy właśnie wtrącić, czy wygrać. Zobacz, też ciekawa rzecz. Przecież był szczyt WNP w Biszkeku, w Kirgistanie, gdzie się nie pojawił premier Armenii jako jedyny członek. A jednocześnie Putin spotkał się z prezydentem Azerbejdżanu na No ale szczycie w w cztery ogóle oczy. Azerbejdżan graniczy z Rosją, a Armenia w chwili obecnej Nie, nie. nie. I też jedyne połączenie lądowe Armenii, nie licząc Iranu, ze światem, to jest przez Gruzję. Tak. I w sobotę, czy nie, Bez w piątek sprzyjającej chyba. Gruzji nie ma łatwego Nie. życia w Armenii. Też tydzień temu, tylko nie pamiętam, czy w sobotę, jak był ten atak Hamasu, czy w piątek. Wiem, że poleciał do Tbilisi prezydent Azerbejdżanu, żeby spotkać się z premierem Gruzji, bo Gruzini przygotowali wystawę upamiętniającą wielkie dokonania jego ojca. Rozumiem. I przy okazji prezydent Zaczyna się Azerbejdżanu izolacja Armenii. powiedział, że jak najbardziej rozmowy pokojowe, ale oni proponują w Tbilisi za pomocą Gruzji. A I zapewne jakieś żadnego. środki z petrodolarów trafiły, by zasilić głodny pieniądza budżet gruziński. Gruzji. A jednocześnie prezydent Azerbejdżanu oskarża Francję, że jeżeli dostarczy jakikolwiek pakiet uzbrojenia, no to będzie odpowiedzialna za wojnę na Kaukazie. I to są działania Azerbejdżanu, które pokazują, że oni na poważnie myślą o tym, żeby jeszcze bardziej tą biedną Armenię docisnąć. I to Żeby wszystko naprawdę. jest w tom i graj dla Kremla. Tak. I przecież władze Armenii powiedziały wprost, my nie chcemy tych żołnierzy rosyjskich, którzy stacjonowali w Górskim Karabachu, niech oni wracają do Rosji, a nie zostają tu w Armenii, na południu Armenii, bo tam padła nazwa tej prowincji, ona się nazywa, bo już wyleciało z głowy, Pionik. właśnie w tej prowincji i po prostu chyba się obawiają władze Armenii, że jednak Rosjanie zostają z tej części kraju, no mogą znowu namieszać, że znowu to będzie działanie proazerskie, a niekoniecznie proarmeńskie. I tu naprawdę może być też niewesoło. Oczywiście też trzeba zwrócić uwagę na politykę Iranu. Tutaj Iran cały czas bacznie obserwuje tę sytuację. Działania Azerbejdżanu nie są na rękę Teheranowi, ponieważ jeżeli by się Azerbejdżan za bardzo rozpanoszył na Kaukazie, no to być może ludność pochodzenia azerskiego mieszkająca w Iranie Turcji. północno-zachodnim, Tak, w Iraku. no mogłaby narobić trochę problemów władzom Iranu, co by byłoby na rękę komu? Izraelowi. Bo znowu Izrael, nie wiem, czy dużo Izrael osób wie. bardzo mocno siedzi w Azerbejdżanie. O tak, no przecież, co jest bardzo ciekawe, ludność Azerbejdżanu stanęła po ataku Hamasu po stronie Izraela, a nie po stronie Palestyńczyków Hamasu. Podczas gdy media ormiańskie stanęły po stronie Hamasu. No właśnie, i to jest ciekawa rzecz. Też było widać na ulicach Baku, są takie zdjęcia, jak się wejdzie w social media, jest flaga Turcji, Azerbejdżanu i Izraela. Takie trio. Razem, together. Wspólnie, bo Azerbejdżan otrzymuje bardzo duże wsparcie wojskowe od Turcji i Izraela. A nawet chyba Azerbejdżan będzie miał dwa? Chyba tak, dwie satelity od Izraela. Coś takiego mi się obiło uszy. Więc te zdolności Azerbejdżan wojskowo-ofensywne no, rozbudowuje cały czas. Przy pomocy właśnie Turcji, przy cichej wschodzie Rosji, przy udziale Izraela, jednocześnie Azerbejdżan, który ma być źródłem dostaw węglowodorów do Unii Europejskiej, grozi palcem Europie, nie mieszajcie się w sprawy Kaukazu, nie pomagajcie Armenii, no, 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 nie wolno. Robi to samo, co Putin, można Dokładnie tak. powiedzieć. No. Kopiuje jego linię melodyczną, bym powiedział. No i co, a my
Nic, tak, oczywiście nie robimy, natomiast no, Armenia ma bardzo złą sytuację i obawiam się, że jeżeli będzie dalej poskutkowała, znaczy będzie dalsza destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, to jednak władze w Baku Baku? mogą się zdecydować, że wykorzystamy tą sytuację dla siebie, bo świat żyje czymś innym. Schowamy się za tragedią na Bliskim Wschodzie. Bo No niestety. Amerykanie powiedzieli, że są zaniepokojeni. Tam Politico pisało, że powołując się na swoje źródła w administracji Bidena, że Amerykanie naprawdę na poważnie się obawiają, że dojdzie do wznowienia wojny Azerbejdżanu z Armenią. Co I cały oczywiście czas. odciągnie uwagę świata od Ukrainy. No tak, dokładnie tak. I być może też jeszcze, nie wiem, Izrael będzie próbował, jeżeli by doszłoby do eskalacji wojny, czyli przy współudziale z Hezbollahem, przy większym zaangażowaniu Iranu, no to żeby spróbować ten Iran jakoś destabilizować, to może jednak pchnie ten Azerbejdżan na te tory, żeby jednak Iran trochę odwrócił uwagę od spraw izraelskich, skupił się, nie wiem, na tym, że bezpośrednio przy jego granicy, no, Azerbejdżan stanowi trochę większe zagrożenie, że może powinien się tam skupić. I oczywiście Chiny, które na to wszystko patrzą, obserwują, widzą, co się dzieje. Bo też tak paradoksalnie ta wojna Izraela z Hamasu nie jest na rękę Chinom. Bo to podkopuje pewną wizję Chin względem tego regionu. Przecież Chińczycy bardzo silnie lobują, działają w Izraelu, chcą mieć Izrael swoim, może powiedzieć, nie sojuszu, może powiedzieć, w obszarze państw, z którymi robią interesy. Przecież też destabilizacja Bliskiego Wschodu, jeżeli Arabia Saudyjska całkowicie zakończy swój proces normalizacji z Izraelem, no to znowu się nie będzie fajnie układało z Waszyngtonem, no to znowu do Chin, tak? No, a właśnie świeża wieść niesie, że sekretarz stanu USA czekał całą noc teraz, z soboty na niedzielę, na spotkanie z następcą tronu, z regentem Arabii Saudyjskiej, czyli Mohammedem bin Salmanem. Spotkanie wskazano na wieczór w sobotę, a on znalazł czas dopiero w niedzielę. Więc No takie to. wstawienie do poczekalni sekretarza stanu USA, no, może przynieść ciekawe reperkusje. No to w świecie dyplomacji takie zachowanie, no to jest, można powiedzieć, jakby ktoś ci dał. Policzek z forehandu i backhandu od razu. No, i to naprawdę, no to są znaki, sygnały, tak, które pokazują pewne nastawienie władzy, tak, do przedstawicieli innej władzy państwa. No to powiem ci, że no, jeżeli przetrzymał przez całą noc sekretarza stanu najpotężniejszego państwa na świecie, no to Amerykanie naprawdę są na musie i że takie rzeczy muszą zacisnąć zęby, no i jednak no, próbować ogarnąć sytuację. I tu też mogą być nieprzyjemne rzeczy. Zobacz też jeszcze mówiąc o relacjach Arabia Saudyjska i Izrael, Stany Zjednoczone. Arabia Saudyjska za normalizację stosunków z Izraelem żądała między innymi tam oczywiście tam nowoczesnego uzbrojenia, ale też i żądała tego, żeby Amerykanie dali technologię budowy programu cywilnego elektrowni jądrowej Arabii Saudyjskiej. To samo wie od Chin. Mówiąc, no dokładnie tak. A Izraelczycy się obawiają, że jeżeli Arabia Saudyjska miałaby program cywilny, to bardzo szybko dzięki swoim zasobom finansowym może przekształcić go w program wojskowy. I jest Oczywiście. tutaj problem. Więc powiem ci Więc. tak, bo już ponad godzinę rozmawiamy, przybliżyliśmy punkty zapalne, które są stałe w postaci Bliskiego Wschodu, niestety Kaukazu, no ale również ich długi cień potrafi wpadać do Europy, Dokładnie bo tak. te wydarzenia nie pozostaną bez wpływu na Europę, na Unię Europejską i musimy mocno przyglądać się temu, co się dzieje, bo stabilnie to już było. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Stabilność to jest, można powiedzieć, już historia w obecnych czasach i no, przez najbliższe lata będziemy żyli w świecie niestabilnym, więc tu tak naprawdę no, musimy być przygotowani na różnego rodzaju opcje. I nie wiem, czy u nas władze są na to przygotowane.
bo sytuacja może co To niektórych mówiąc zaskoczyć szeroko, jeszcze. od władz kraju jako takiego Polski po władze Unii Europejskiej. Dokładnie tak. I się możemy zdziwić za 3-4 lata, że zupełnie inaczej wygląda świat, niż sobie wyobrażaliśmy to w obecnych wyborach. Więc tutaj no może być zupełnie inaczej. No Ukraina nadal jest, tak, żyje swoim życiem, ale temat trochę przycichł. Ja też jestem bardzo ciekawy, jak, jeżeli by doszło do zmiany władzy w Polsce, jak nowa władza by ułożyła relacje z Ukrainą, jakby pociągnęła temat wsparcia dla Ukrainy, działania z Ukrainą i dogadywania się z władzami Ukrainy. Bo tutaj też jest bardzo duży znak zapytania. Oczywiście uwzględniając to, jaką politykę względem Ukrainy prowadzą Niemcy i Francuzi. Więc uwzględniając parafrazę chińskiego przysłowia, przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Dokładnie tak. I to zostawmy jako puentę. Określiliśmy miejsca zapalne, ich wpływ na Polskę i Unię Europejską i wesoło nie jest. Stabilnie to już było. A rozmawiali z państwem Mateusz Duch, Dziękuję serdecznie. Maciek Kapitan Lisowski. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wszemi wobec. Cześć. Cześć wszystkim.